Będę odpowiadał na pytania sądu i mojego obrońcy. Chciałbym dodać również, że bardzo żałuję tego, co się stało. I z całego serca chciałbym przeprosić rodzinę Stanisława Gostuńskiego. Jest to dla mnie wielki cios. Zaś do drugiego czynu przyznaję się. Uderzenie pięścią, a następnie uciskanie trzymanym ogonem płaskim w okolicy szyi oraz umieszczenie nieprzytomnego na przednim siedzeniu pasażera pojazdu w pozycji głową do dołu, powodując u niego obrażenia ciała w postaci wielomiejscowych wylewów w przestrzeniach międzymięśniowych, mięśniach szyi i języka, złamania chrząstek krtani, złamania kości gnykowej oraz rozległych wielomiejscowych stłuczeń powłok twarzy, doprowadził wyżej wymienionego do stanu bezbronności i nieprzytomności, a następnie do śmierci pokrzywdzonego wskutek zagardlenia bez ucisku wywartego na narządy szyi, po czym dokonał kradzieży dwóch telefonów komórkowych marki Samsung Galaxy J5 i Alcatel o nieustalonej wartości oraz kluczyka samochodowego do samochodu Volkswagen Passat, w którym dopuścił się zabójstwa w związku z rozbojem. To jest o czym z artykułu 148, paragraf 2, punkt 2 kodeksu karnego.